Metal Gear! I to będzie mój zdecydowanie ulubiony segment. Tylko... Restart music off. Nie ma mowy, żebym tą muzykę restartował. What? No to jest segment bazowany na Metal Gearze, więc... Yeah. Musisz się przez niego przekraść, Shinji. Kiedy on się obraca właściwie? Kiedy on cię zauważy... Znaczy on nie może cię zauważyć po prostu. Nie tędy. Oh, really? Boże, Skype mi zasłania! To są wbrew pozorom bardzo trudne skoki. Wiem, zauważyłem. Ała. Bardzo trudne. God damn it. Dobra, idź przodem. Tak. Okej, nieważne. Co tam to co mówiłem? Ah, god damn it. Ja się bardziej skupiam na muzyce niż na robieniu czegokolwiek. Uwielbiam Encounter. Nie wierzę. God. Dobra. Dobra. I dobra. Oho. To był ten. To był kiepski lat. To trzeba się dobrze wstrzelić po prostu. O tak jak teraz. Pam pam paparam. Teraz to będzie długi segment, w którym trzeba być cierpliwym i na koniec nie sfejlić. No, ała. Chciałoby się. Dobra. Tyryn, tyn, tyn. Pam, pam, paparam. Chciałem za szybko. A tyle. O, okej. Dzięki za przypomnienie, tak by the way. Nypy. Idziemy po skarb. On nie jest taki trudny do zdobycia. Czemu to jest takie duże... puste? Nie wiem. Au! Dum, 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 dum. Tyn, tyn, ty, ty, ty. A nie, byłem tak blisko. Yoshi. Yoshi! Yoshi! Tun, tun, tun.
O, byłem tak! Co to było piękne? Aj kurde! O, byłeś tak blisko. Ale dzisiaj idziemy łeb w łeb w końcu. Właśnie to wtedy trzeba iść... Znaczy, trzeba iść górą normalnie. Wiem, że to wykonalne, bo już to robiłem. Wiesz, że jak w nich strzelisz, to pocisk po prostu przez nich przychodzi? Zauważyłem. Au. O! Fuck you, Yoshi! Anymore. Secret item, cookie CD. Dobra, to ja już tego nie muszę zdobywać. Tędy też? Tędy. Górą, górą. To są bloczki do skakania po ścianach. Tylko sterowanie jest inne niż w zegaju. Nie musisz tu trzymać, tutaj po prostu naciskasz. Znaczy, nie żeby ci to już kiedyś... Nie żeby ci się to przydało przez... Słucham? Zabij się jeszcze raz. Czekaj. Okay. Aha, to ten patent. No. A, dobra, jest tutaj, okej. Okay. Pach, 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 pach. Kurna. Trzeba być tak precyzyjnym. Zauważyłem. Idź przodem. Kurna. Mam wrażenie, że kolorzy mają dużo większe hitboxy niż w innych grach. Chyba, może. Co tutaj jest? Tu chyba trzeba zrobić bardzo precyzyjny double jump. Tylko pierwszy skok w miejscu, drugi skok do przodu. Kurna. Nie do końca w miejscu. I trzeba też przycisnąć przycisk skoku. No to jest kluczowe dla wykonania operacji skoku. No shit. Jezu! Zaraz się obrażę na ten segment. Ale mam dobrą muzykę. IKR. I kto tu dzisiaj kieruje, co? Na pewno nie ja. Jak to nie? Nie. Yeah. Co ty? Skokiem platformy ci się... Tak, tam co kozy. A, dobra, już wiem, co to trzeba zrobić. Skok w miejscu. Bad. Bra. Tam wykadujesz. Au, fuck! Tam, gdzie jest ta pierwsza kuleczka, to musisz zrobić skok w miejscu i dopiero później trochę się ruszyć w prawo, żeby stanąć na ziemi. Dobra. 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 Ej! Po 15 minutach skończyliśmy świat praktycznie. What the fuck? Oh boy! No. O, spadł prosto na mnie! No bo on zawsze spada prosto na ciebie. Elekman. I po mnie.
Ta, Mega Man będzie bardzo trudnym bossem, który bierze swoje korzenie z Bullet Hellu. Dobra. Chyba, że miałem schodzić z Moonwalkingiem, ale... No... Musisz mu nukować, żeby mu zadawać jakiekolwiek obrażenia. Kurde, tylko musisz się przyzwyczaić do mojego zbindowania klawiszy. Tanie idę, bo muzyka! Nie ma już Metal Geara. Wiem, że... O, oh, fuck! Tych małych bossów też trzeba zabijać, prawda? Tak. Doskonale. Właśnie to jest najgorsze w walce z Mega Manem, że przez większość czasu nie wyrządzasz obrażeń jemu. Ale wiesz, jaki to ma 90 HP tylko? No i do normalnych 160. W sensie, że jako... On jako boss, żeby nie było. Tak. Ale wiesz, licząc jeszcze małych bossów, to on ma chyba najwięcej HP ze wszystkich. Oprócz ostatniego? Mhm. Jezus, cholerny spazelek, man. Quickman? Mhm. O, oh, faj. No ile mu zrobimy HP za pierwszym razem? 71... on ma 71-72. Nie no, jak to tak szybko robisz? Button Mashing! No i mówię, mam zbindowany przycisk na Moonwalking. L1. Okej, 71-90. I to będzie chyba norma, którą mu wyrobię. A jak to jest 85, to jest dobrze. What the fuck, Alec-Man? Nie możemy przejść Alec-Mana! I can defeat Alec-Man! The kid wants to join you now i online co-op request deactivated. No, nie wali o mnie jednak. Musisz się nauczyć, jak się robi ten wolniejszy Moonwalk. Ja cały czas mam wolniejszy. Znaczy nie, bo jest szybszy i wolniejszy. Znaczy się ten wolniejszy mnie zabija. Au. Jak sobie pomyślę, ilu to jest bossów do zabicia? Bo chyba poczekaj, jak manach to jest? Jest Bombman, Ringman, Skullman. Jak już mówiłem. Chyba to są wszyscy. Jest Elecman, Bombman, Ringman i Skullman. Uff. Nienawidzę Elecmana. Zauważyłem. Ja to mnie jeszcze taki. O, 70-90, nawet lepiej. Wiesz, u mnie to jest norma. O, 68. Nie, to... R1. Nie biegaj na par, gdzie akurat ten niewiele pomogło. Jest, Elec-Man nie żyje, teraz Mega Man rzuca bomby. I teraz Bomb-Man. Ktoś stwierdził, że casualowo mnie zabije, oh well. To będzie długa walka. Hi, KR! Zwłaszcza jak będę padał od Mega Mana. I mean, przynajmniej udało nam się przejść świat i to bardzo szybko. Kiedy wyłam balon zada? Słucham? Kiedy balon zada wyłamy?
A, no tak. Nie wiem, możesz już teraz. Takie Balnazar, weź ściągnij Boszego i chodź nam pomóż. Twoje ulubione bullet hell. Mini bossowie powinni mieć specjalne paski HP. No bo mają. Mają? Mają. Na szczęście widoczne. Są, tak, w cieniu zupełnie są, ale są. Dopiero teraz zauważyłem. Miło. To nie daj, to nie daj. To będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zauważyłem. Tak, gdybym tak nie skakał po sobie go pionę. Dobre, Shinji, dobre, podoba mi się. 3 na 10. Rabom, man! And then I ride off on my robot dog. Mega! Ringman! Cioto! Czas na ciebie! Shinji, siadaj do robota. Boże! Ale udało mi się pokonać już Elecmana i Bombmana, jest dobrze. Czekam na Skalmana. U Skalmana trzeba znaleźć safe spota, z tego co pamiętam. Wiem! Ura, 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 ura! 69 na 90. 6 na 9? 50. 50? Czekam, aż Megamanowi zostanie 50 punktów. Punktów hit pointów? A, tak. Damn it! I hate you, Elecman. Czy nawet Bombman jest łatwiejszy? A no, shit. Jeden też tutaj było. Nie masz poczekać, aż go zabijesz. Chciałbym. To na pewno będziesz też szybciejszy, a? Na pewno nie. No powiedz mi o jedną Kingu. Brab. King, King, Skeleton King. Jedyne co z bulletproofowych rzeczy do tej pory zrobiłem, to panika i to dlatego, że się jej nie było. Dobra, Bombman nie żyje, teraz Ringman. Ja nie, ja to jeszcze do Bombmana nie... A z Ringmanem jest tak trudno walczyć. Mogę przestać ginąć na Mega Manie. Dobra, bombki. Bombman. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Kill the robot fish, kill the robot frog, and then I ride off on my ringman, you bitch! Come on! Come on, come on now, let's keep moving now. Why is this so slow? Don't make me, you're too slow! Or you suck.
can I jump over here? I am afraid so. Oh my god. O mój Boże. Bardzo ostrożnie z Ringmanem. Bardzo ostrożnie. Z chęcią bym tylko pomógł, gdybym chociaż ja do... Ła! Dobra. Nie, to walka cierpliwości tak naprawdę. Tu potrzeba bardzo dużo cierpliwości. A! Dobra. Jezu! Zabiją mnie nic. Wow, dobra. Jeszcze dwa punkty życia Ringman. Pa, 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 ra, ra, pam. Stop mi się nie ciska, zabijam ci. Alright, alright, if you hurt Japan, also known as Rockman. I'm a flustered amputee. Dobra, teraz czas na... A, tu Mega Man się ślizga, oh god. Teraz czas na Bullet Hell. Co ja mam tu zrobić?